Cześć, witajcie. Tu Magda z Doradzam w IT. Dzisiaj chciałam Wam pokazać kilka banków zdjęć, gdzie znajdziecie płatne zdjęcia i porównać ceny pod kątem kogoś, firmy bądź blogera, który kupuje rzadko i potrzebuje raptem 5-10 zdjęć. Więc tak, pierwsze to mam już tutaj stronę otwartą. Już właściwie wpisywałam wcześniej, także, ale wejdźmy może na główną stronę przeglądarki. Więc tak, nie będzie to Adobe. I załóżmy, że jesteśmy gabinetem psychologicznym, potrzebujemy 5 zdjęć, niech to będzie słowo kluczowe smutek. No i tak, coś nam się wyszukało. Z lewej strony mamy oczywiście filtrowanie, gdzie możemy sobie jeszcze bardziej uszczegółowić, czego potrzebujemy, do kogo ta oferta nasza jest skierowana, jakie zdjęcia byśmy chcieli znaleźć. Załóżmy, że spodobało nam się to pierwsze zdjęcie tutaj, kobieta smutna. I teraz tak, sprawdźmy, ile kosztuje taki zakup. Rzadki, znaczy się, jeżeli jesteśmy blogerem, jeżeli mamy właśnie, prowadzimy firmę i będziemy kupować rzadko. Czyli tak, to zdjęcie kosztuje 5 punktów, co daje nam 39,95 euro. I tutaj musimy jeszcze pamiętać, jak przejdziemy dalej, że do tej ceny doliczy nam się jeszcze podatek. Wychodzi w sumie 50 euro za zdjęcie. Prawdopodobnie euro jest dziś po 4,5 zł. Przeliczmy sobie szybko, ile to będzie na złotówki. ,14 razy 4,5. No, 221 zł za zdjęcie. Przyznacie, że to no, nie jest zbyt atrakcyjna cena. Prawdopodobnie w pakiecie byłoby trochę taniej. Spróbujmy sobie zobaczyć 10 pakiet. Przy czym tutaj jeden miesiąc okresu próbnego bez ryzyka, 10 standardowych zasobów miesięcznie, czyli 10 zdjęć miesięcznie. Nie wiem, na ile ten pakiet trzeba by było wykupić. Zaraz zerknijmy, czy to widać od razu. Nie będziemy przechodzić dalej. Widzę, że nie widzę tutaj, na ile zobowiązujemy się od razu kupić ten pakiet. Czy to jest tak, że możemy sobie go wykupić na 3 miesiące, czy od razu na rok. Zostawmy to może na razie. Nie to nas dzisiaj interesuje. Chcielibyśmy porównać cenę zdjęć dla kogoś, kto kupuje rzadko. Czyli nie chcemy wykupywać żadnego abonamentu na cały rok. Interesują nas konkretnie 5 zdjęć pod bloga, pod stronę na początek, płatnych. Wejdźmy sobie na depozyt, wpiszmy tak samo w wyszukiwarkę zdjęcia o tematyce smutek, niech będzie. No i co my tu mamy? Też mamy sporą ilość zdjęć. Załóżmy, że spodobało nam się to zdjęcie. Tutaj jest jakaś kobieta. Załóżmy, że ona jest naszej. To zdjęcie, załóżmy, że trafia do naszej grupy docelowej. Ok, sprawdźmy, jak się tutaj przedstawia pakiet. Zobaczmy sobie, jak to wygląda na portalu Deposit Photos. I tutaj dla takich sporadycznych zakupów, no to licencja na żądanie, znaczy zakupy na żądanie, 10 obrazów, 49 tu jest dolarów. Zerknijmy sobie jeszcze, jak nam się doliczy VAT. Wychodzi 60,27. No ale już widzimy, że tutaj cena jest naprawdę korzystna. Raz, nie wiem po ile dolary, ale gdzieś tak chyba około 3,90 z tego co pamiętam.
235, no to 23 zł już brutto za jedno zdjęcie, no to tu jest cena naprawdę atrakcyjna. Pod warunkiem, że znajdziemy sobie tam fajne zdjęcia, które nas interesują. Także jak na razie to tutaj wychodzi najlepsza cena. O, nawet na dole jakaś specjalna oferta się wyświetla. Dowolne 100 za 100 dolarów. Także tutaj dla osób, które więcej kupują, no to jak najbardziej super oferta. Weźmy sobie na iStocku, jeszcze zobaczymy. Wpiszemy sobie tak samo. No i tutaj wejdźmy sobie w cennik. No, coś się pomału otwiera. Okej. No i tutaj widzimy, że przy takim sporadycznym 9 euro netto za zdjęcie, no to jest trochę dużo jednak za jedno zdjęcie. 40, no to jest jeszcze cena oczywiście netto. Także tam na Deposit Photos było to taniej. W abonamencie jest na pewno taniej, ale musimy pamiętać, że abonamenty są przeważnie na jakiś dłuższy okres czasu. Także jeżeli chcemy kupić 5 zdjęć, no to tutaj prawdopodobnie zaraz zobaczymy, czy w cenniku są takie opcje właśnie, że można kupić 5 albo 10. Jedno było właśnie za 9 euro. Zobaczymy, czy na iStocku jest tak. Tutaj oczywiście są miesięczne punkty kredytowe 6, 12, 24, 36 i można kupić 3. Okej, ale zróbmy. Nie wiem, ile to jest 5 zdjęć. Punkty kredytowe 36. 36 punktów kredytowych, 235 euro. Ok, wróćmy się, zobaczymy, ile jedno zdjęcie to kredytów. No tutaj jest podana cena za ten obraz i że to jest właśnie jeden punkt kredytowy. Akurat to zdjęcie. Załóżmy, że takie podobne zdjęcia to będzie jeden punkt kredytowy. Każdy plik na żądanie. Potrzebujemy 5, czyli wybieramy sobie pakiet 6. Czyli mamy 45 euro. Zobaczymy jeszcze, jak tam doliczy nam dalsze opłaty. To wychodzi 66 euro. Zerknijmy sobie jeszcze raz. 66,42 razy 4,50. 289 zł podzielić na te 6 zdjęć. Wychodzi nam po około 50 zł za zdjęcie. Jak na razie najlepiej wychodzi nam Deposit Photos, ale musimy pamiętać, że nie zawsze możemy wszystko tam znaleźć, czego potrzebujemy. Także ta iStock właśnie po tyle wychodzi. Zerknijmy sobie jeszcze na Shutterstock. Tak samo. Szukamy. No
możemy sobie jeszcze zawęzić. Z lewej strony mamy taki dość bogaty filtr, jeżeli chodzi o wyszukiwanie. Przycofnę na chwileczkę, bo kliknęłam nie to, co chciałam. Chciałam sobie jeszcze wyfiltrować, zobaczyć, jakie mam możliwości filtrowania. A więc tak. No mamy tutaj sporo możliwości. Możemy sobie właśnie tutaj nawet wybrać etniczność, wiek. Niech to będzie kobieta. Płeć. No i tutaj wybierzmy sobie jakieś zdjęcie, które by nam odpowiadało. No na przykład to. No tutaj pod strony internetowe nie musimy się tak bardzo przejmować rozdzielczością. Aczkolwiek, no, jeżeli później byśmy chcieli wykorzystywać to, dajmy na to jakiś plakat, wydrukować, także powinniśmy zwracać uwagę, żeby to było 300 dpi. De facto jak największe zdjęcie, jeżeli będzie w tej samej cenie, tak jak było bodajże na Deposit Photos. I teraz tak, jeżeli interesują Was, jeżeli nie znacie się, jeżeli chodzi o rozmiary, tutaj właśnie jest jakiś przewodnik po rozmiarach, można sobie jeszcze to przejrzeć. W każdym razie na potrzeby wydruku, na potrzeby jakiejś publikacji, to najlepiej, żeby to było 300 dpi. Dobra. Zobaczmy sobie, w jakiej cenie będzie taki obraz. Ok, 10 obrazów na miesiąc, ale tutaj pokazuje nam się pakiet. 5 obrazów, mamy 49 euro, czyli podobnie jak na Adobe i podobnie chyba jak na Istoku. Dokładnie, to są te same ceny. No cóż, podsumowanie, najlepiej wypada właśnie tutaj Deposit Photos i ja też korzystam z tego portalu. Jeżeli chcemy sporadycznie kupować, a nawet jeżeli chcemy kupić 100 obrazów, no to tutaj te ceny są najlepsze. Oczywiście to nie są wszystkie możliwości. Jeżeli macie jeszcze jakieś inne portale, które inne banki zdjęć, no to napiszcie w komentarzu. Ja omówiłam te, z których ja korzystam, które de facto nie, faktycznie nie zawsze znajduję wszystko na Deposit Photos. Na pewno więcej zdjęć jest na Adobe czy na Shutterstocku, ale cenowo, tak jak widzicie, na sporadyczne zakupy najlepiej wychodzi właśnie ten portal, ten bank zdjęć. To dziękuję za uwagę.